Pani Marszałek, nie Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Ja mam takie wrażenie, że paru kolegów, którzy tu przede mną występowali, się cierpi na co najmniej na amnezję. Bo ta ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym została wprowadzona w roku 2006. Jak wyglądało ratownictwo medyczne w roku 2006? Począwszy od karetek, poprzez szpitalne oddziały ratunkowe, czy jakkolwiek... Jak wyglądało, doskonale wiemy. Ale dobrze, ATREM. Panie ministrze, proszę nam powiedzieć, jak świetnie byli wynagradzani rezydenci w roku 2006 i 2007 i co się w międzyczasie zmieniło. Również ci, którzy robili specjalizację z ratownictwa medycznego. O sprzęcie, wyposażeniu oddziałów nie będę powtarzał się, bo mówiłem. Ale są sprawy ważniejsze. Są sprawy o tym, jak ta medycyna ratunkowa będzie wyglądała w przyszłości. I to jest też pytanie do resortu zdrowia. Kiedy? Kiedy mamy oczekiwać pojawienia się tej dużej nowelizacji? Bo powiedzmy jedną sprawę wyraźnie. Jakość świadczonych usług przez medycynę ratunkową nie zmieni się od 1 stycznia. Nawet gdybyście Państwo zaklinali rzeczywistość. Tak jak do tej pory jeździli świetni fachowcy, tak będą jeździć. Będzie jeździć coraz więcej, ponieważ rok rocznie nowe 100 osób kończy tą specjalizację, wsiada do tych nowoczesnych karetek czy helikopterów i ratuje naszych i Państwa również bliskich. I chcielibyśmy, żeby tych profesjonalistów, tak jak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, było jak najwięcej i żeby ci lekarze, którzy jeżdżą nie zawsze z tymi specjalizacjami, żeby ich było coraz mniej, a coraz więcej specjalistów z medycyny ratunkowej. Dziękuję.